Cześć, ja jestem Sarchi. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej serii Zagrajmy w Tearaway Unfolded. No i zanim ruszymy dalej, rozpoczynając od miejsca tutaj, gdzie zakończyliśmy w pierwszym materiale, to jeszcze zmienię troszkę wygląd Ajoty. Ostatnio właśnie na tym właściwie skończyliśmy, że dorysowaliśmy mu usta, że tak powiem, ale teraz jeszcze zmienimy mu oczy, dlatego że nie chcę, żeby miał różne oczy po obu stronach, więc tutaj usuniemy mu to nieładnie, ale za chwilę mu dodamy takie standardowe oczy. Tutaj mogę wam pokazać, jakie są dostępne, żebyście tak na szybko zobaczyli, a także ile to wszystko kosztuje, ale na razie wezmę te standardowe, bo nie chcę tutaj jakichś dużych udziwnień. Też zależy mi na tym, żeby ten IOTA jakoś w miarę normalnie wyglądał. Możemy też oczywiście skalować różne przedmioty, czyli zmniejszać lub powiększać. No nie chcę tutaj zbyt dużych tych oczu mu dać, więc dajmy mu takie w miarę normalne. Okej. I teraz tutaj, po drugiej stronie. Dobra, myślę, że jest okej. Dostałem nawet trofeum, widzę. I teraz IOTA wygląda całkiem pociesznie. No to ruszamy w takim razie. Tutaj widzę, że jest jakaś podpowiedź dla nas. Aplikacja towarzysząca. Aha, o niej było już mówione ostatnio, że możemy na smartfonach, tabletach lub PlayStation Vita sobie odpalić taką aplikację. Twoi znajomi mogą wykorzystać PlayStation App jako kolejne okno na ten świat. Pomagać ci i przesyłać zdjęcia oraz wycinanki. Okej, jeszcze właśnie informacja o tej PlayStation App, czyli tej aplikacji towarzyszącej. A tymczasem tutaj mogę jakoś skoczyć. No właśnie. Tak myślałem i mamy kolejny prezent już zdobyty. Super. 5 z 6, czyli jeszcze tylko jeden mi został. Mam nadzieję, że wcześniej nie pominąłem żadnego. Będziemy starali się zbierać wszystkie, jakie się da na tym etapie. Oczywiście, ja już być może o tym mówiłem w poprzednim odcinku, ale wspomnę raz jeszcze, że oczywiście nie będę tutaj przechodził gry na 100%, aczkolwiek po prostu będę starał się zbierać jak najwięcej różnego rodzaju sekretów. Tylko że zdaję sobie sprawę, że za pierwszym podejściem w takiej platformówce jest ciężko zebrać wszystko i jest to właściwie prawie że niemożliwe, chyba żebym wiedział, gdzie czego szukać. Więc tutaj od razu mówię, że nie będzie to przejście na 100%, ale po prostu co będę widział, to będę starał się zbierać. Wiem, że to jest chyba też jakaś znajdźka. Tylko że już nie pamiętam, co to się z tym robiło, kurczę, powiem wam szczerze. Może gra mi dopiero to wyjaśni. Ale jakoś to się też chyba zdobywało, takie elementy, które są na biało. No dobra, na razie to zostawmy w takim razie. A liczę po prostu na to, że później nam gra wytłumaczy co i jak. Tutaj widzę, że jeszcze jest konfetti. Wejdźmy na górę. Porozmawiajmy tutaj. To wieczór, którego szybko nie zapomnimy. Tak, z pewnością, ale dlaczego? Nie pamiętam. Okej. Wygląda na to, że tutaj jakieś się przedstawienie szykuje. Za chwilę spróbujemy zobaczyć, o co chodzi. Być może weźmiemy w tym udział nawet, kto wie. Tu jeszcze usunąć to. Nieładne gazety. Zobaczmy. To katastrofa olbrzymich rozmiarów. Przepraszam, że dramatyzuję, ale za kulisami jest totalny chaos, a do tego mamy zniszczony reflektor. To niedobrze. Przy użyciu światła możesz m.in. usuwać gazety, hipnotyzować pudłaki i przeciągać je w różne miejsca, stymulować wzrost roślin oraz sterować małym stworkiem. Aha, czyli musimy go poświecić. A cóż to, posiadasz światło. Proszę poświeć na mnie, aby sztuka mogła się rozpocząć. No dobra. Kierujemy pada na niego. Okej, tutaj nie będę tego czytał, żeby nie zagłuszać tego stworka. Po prostu poczytajcie sobie. Jakie słodziaczkowe. Dziękuję, to bardzo miłe z Państwa strony. Reflektor jest ciepły niczym słońce. Przedstawienie może trwać. No proszę, jak udało nam się uratować przedstawienie. Proszę, chodź ze mną. Twoje umiejętności są potrzebne za kurtyną. Dobra.
Ruszamy w takim razie, tutaj pousuwajmy. Stąd tak samo. I co my tu mamy do zrobienia? Może coś pod spodem jest? Nie, nie, raczej nie. Kurde, ten Iota jest strasznie pocieszny. Pomocy, pomóż mi, jestem w skrzyni. Podłogi mnie tu zamknęły. Na wieku leży coś ciężkiego. Czy możesz to zdjąć? Spróbuj rzucić to jabłkami. Dobra, możemy też zdjąć te gazety. Ale najpierw jabłko. Właściwie to już zrobiłem te gazety, ale okej. Podłogi ukradły moją koronę. To właśnie w takich sytuacjach istota okazuje się bardzo pomocna. To znaczy... O kurde, narysuj koronę palcem na panelu dotykowym. No to będzie trudne, bo teraz kurczę precyzyjnie to jakoś zrobić, czekajcie. Czyli teraz na panelu dotykowym palcem normalnie spróbuję tą koronę narysować. Oczywiście chodzi o panel dotykowy na padzie. Czy się ciężko tu jakoś to prosto narysować, ale chociaż coś, co w miarę przypomina koronę, spróbuję zrobić. Kurczę, niechcący puściłem i przez to mi już, kurczę, się skończyło rysować. Ale fajny patent, kurczę. Naprawdę fajny patent. Jeszcze raz próbujemy. Trochę w górę, teraz tutaj. Takie trzy stożki chcę zrobić, wiecie, jak to w koronie. No nie no. Jeśli przez chwilę puszczę, to właśnie wtedy się to anuluje. Znaczy już kończy się rysowanie, a nie o to mi tutaj chodzi. Muszę bardzo ostrożnie to robić. Kurczę, fajna sprawa. Dla osób, które takie rzeczy lubią. No tutaj ewidentnie puszczam ten panel dotykowy. Muszę inaczej może to spróbować. Teraz może coś takiego. W górę. To oczywiście będzie krzywe dość. Ale uwierzcie mi... No patrzcie, co jest grane. Uwierzcie mi, że nie jest to łatwe. No tak to na pewno nie. Nie o to mi, kurde, chodziło. Jeszcze raz. Teraz może szybciej to mi się uda prędzej. O! Mniej więcej o coś takiego mi chodziło. Proszę bardzo. Oczywiście jest to dość krzywe, ale co mi tam. Teraz stwórz klejnot. Użyj światła przewodniego, aby wybrać nowy kolor. No nie wiem, niech będzie może czerwony dla przykładu. I teraz narysuj klejnot palcem na panelu dotykowym. Okej, okay. To gdzie te klejnoty umieścimy? Albo na górze, albo po prostu na tej koronie. Nie, raczej o coś takiego mi nie chodzi. Spróbujmy zrobić coś takiego. Tylko, że w różnych miejscach, ale to za chwilę będę mógł sobie przesunąć. Niech to będzie coś umownego bardzo. Dobra. I teraz to podnieśmy i przenosimy dowolnie. Możemy to też obracać. Tutaj jedno. Tutaj drugie. I trzecie niech będzie gdzieś tutaj. Ok, gdy skończysz, umieść koronę w kopercie. Myślę, że może być. Chociaż nie wątpię, że z pewnością będziecie bardziej uzdolnieni ode mnie. Kiedy będziecie sobie sami grać, włóż wiewiórce koronę na głowę. Ustawmy to tak, żeby było ok. Nie no, pasuje. Jest dobrze. Gotowe. Fajna, dziękuję. To już ta godzina, lepiej już ruszę, żeby nie spóźnić się na swoją wielką chwilę. Fajne, fajna rzecz, kurczę. Możemy wpływać na wygląd nawet nie tylko naszego bohatera, ale i innych stworków, w tym przypadku tych zwierząt. Spójrz na moją piękną scenę, ten niezaplanowany chaos. Kolory zastąpione beznamiętną szarością. Poezja zastąpiona nudną prozą. Przedstawienie jest zniszczone. No i teraz trzeba będzie to oczywiście usunąć, oświetlając wszystko. Od razu ładniej się zrobiło, patrzcie na to. Tu jeszcze z boku. No i to mi się podoba. Posiadasz moc czynienia wiosny. Sam zielony musi obdarzać cię swoją magią. Przedstawienie może toczyć się dalej. Dobra robota. Hej, możesz zrobić mi zdjęcie w mojej koronie? Proszę, weź mój aparat. No proszę, kolejny patencik.
spróbujemy za chwilę wycelować. Domyślam się, że też trzeba będzie to zrobić za pomocą pada, wychylając go w odpowiednią stronę. Dokładnie. Ruszam w tym momencie padem i mogę odpowiednie zdjęcie zrobić. Ustawiam też ostrość, ale ostrość jest teraz dobra. Tak, tutaj tym kwadracikiem mogę sterować na panelu dotykowym. Po prostu ustawiam, w którym miejscu ma być ostrość. No ale oczywiście zależy nam tutaj, na tej wiewiórce, żeby ją przede wszystkim wyostrzyć. No i takie zdjęcie może być ok. Proszę bardzo, jak ładnie wyszło. Pełny ekran, udostępnij zdjęcie, usuń. Możemy zobaczyć na pełniejszym ekranie, tak to wygląda. Akceptujemy. Idealne zdjęcie, możesz zatrzymać aparat w ramach podziękowania. Jest bardzo dobry. Możesz nawet zrobić zdjęcie sobie, posłańcze. Dalej, spróbuj. No okej, okay, nie ma to jak zrobić sobie selfie w grze. Trójkąt, aby użyć aparatu. No, niech będzie. Zróbmy coś takiego. Jeszcze widzę, że robi różne pozy nasz Ajota. Jeszcze się wtrąciła ta wiewiórka. Świetna sprawa. Dobra, może być coś takiego. Proszę bardzo, trzymaj się. O, i to było nawet część przedstawienia, widzę. Chyba, bo tutaj wszystko widzieli. O, to Ajota, nasz posłaniec. I widzę, że ty też wciąż jesteś z nami. Zaglądasz sobie tu i tam, wciskając przyciski. A co do kwestii dostarczenia wiadomości, tamta dziura jest niemożebnie wysoko. Drzewa w pobliskim sadzie mogą wam pomóc, jeśli wy pomożecie im. Pozbądźcie się pudłaków, przywróćcie temu miejscu blask i barwy, przywróćcie muzykę. Przydałoby się zorganizować tam dobrą imprezę, taką, którą wszyscy zapamiętają. No to ruszaj w drogę. Okej, okay, to ruszamy w takim razie. Tu chyba już niczego nie pominąłem, mam nadzieję. No, oby nie. Czyli rozumiem, że to jest koniec pierwszego poziomu. Proszę, i nawet mamy tutaj zdjęcie, które zrobiliśmy wcześniej tej wiewiórce. Tam dalej też widzę, jest też ta korona. No, może odrobinkę koślawo wyszła, ale jak na pierwszy raz to jest dobrze chyba. Tutaj też możemy oczywiście usuwać, aczkolwiek te usuwanie tych gazet, tak jak już wam mówiłem ostatnio, nie jest obowiązkowe. To akurat chyba, oczywiście nie jestem pewien, ale raczej nie wlicza się do zaliczenia gry na 100% ewentualnie, jeśli byśmy chcieli. Kantyczkowy sad, dokładnie, czyli tutaj właśnie mamy taki moment, gdzie możemy przenosić się do kolejnych etapów. To zakładka. Znajdziesz taką na początku każdego rozdziału. Wybierz je w menu, aby ponownie rozegrać rozdział, gdy tylko zechcesz. Nie martw się, zachowasz wszystkie zyskane do tej pory umiejętności. Sami widzicie. Czyli możemy też, zdaje się, sprawdzać te zakładki. Odwiedź stronę teraway.me. A dzięki mocy internetu zobaczysz zdjęcia i papierowe modele innych istot. No właśnie, na tej stronie są udostępniane wszelkie te rzeczy od innych graczy, takie jak właśnie zdjęcia i inne elementy, więc fajna rzecz. Tak jak społeczność Little Big Planet była rozwinięta, to myślę, że w Terraway sporo osób się pobawi. Szukam tych zakładek, żeby wam pokazać, jak to wygląda, ale przy okazji zobaczymy sobie też inne opcje tutaj. O, zakładki. I tutaj widzicie sami, mam pierwszy poziom ukończony na 75%. Niestety gdzieś ominąłem jeden prezent jednak. Ten czerwony prezent konkretnie. Ominąłem też 8 sztuk konfetti. I właśnie 4 sztuki tych elementów do wycięcia, kurczę. To są chyba te białe elementy, tylko nie wiem już do końca, jak to mam sobie zebrać. Może jeszcze gra nam to wyjaśni, zobaczymy. W każdym razie wszystkie pudłaki udało się zebrać, wszystkie niebieskie prezenty też.
Więc tutaj możemy sobie powtarzać etapy, żeby zaliczać je na 100%. No dobra, tu jest drugi poziom, a lecimy dalej. Graj od nowa, 4% gry, zdjęcia możemy sobie przeglądać. Na razie mamy te dwa. Pamiętasz modele zbierane podczas przygód? Możesz je wydrukować i poskładać w swoim świecie. Spróbuj. No właśnie, te cztery modele, których nie zebrałem, tutaj by były, ale w tym momencie ich nie mam niestety. Więc jeszcze najpierw muszę je zgromadzić. Chyba, że tu ewentualnie jest coś na ich temat napisane, ale wydaje mi się, że raczej nie. Wydaje mi się, że powinna gra dopiero nam to wyjaśnić. No dobra, udaj się do sadu. Rozpoczynamy w takim razie kolejny rozdział. Ten zmatowiały pergamin jest wszędzie. Jak cokolwiek ma teraz wyrosnąć w naszym sadzie. O, zaraz wyrośnie, spokojnie. A nie, już to zrobiłem, tak? Znaczy nic tutaj nie da rady zrobić. Okej. Szukamy w takim razie dalej, co my tu jeszcze mamy. Mamy już jednego pudłaka czającego się na nas. Dobra, tutaj chyba póki co nic nie zrobię. To możemy usunąć. Od razu lepiej. No, kolejne pudłaki. Trzeba będzie je dorwać. Ale to za chwilę. Na razie pousuwajmy stąd wszystko. Pudłaki i ich koszmarny druk. To nie pasuje do historii o składolinie. Most upadł. Kwiaty, które go podtrzymały, zapadły w sen, od kiedy pojawiła się dziura w niebie. Nigdy nie uda nam się dotrzeć na kantyczkową imprezę, a bębnienie wkrótce się zacznie. Mamy jakąś pomoc przy użyciu światła. Aha, to o tym oczywiście wiem. Tutaj na przykład trzeba usunąć gazety, bo inaczej byśmy dalej nie przeszli, ale są takie momenty, kiedy nie trzeba tego robić. Kwiaty się obudziły, dzięki tobie możemy przejść. Tam w tych zakładkach mieliście pokazane właśnie sekrety, które są konieczne do przejścia na 100%. Więc wiemy już, co trzeba zbierać, czyli właśnie te konfetti, te prezenty, elementy do wycinania. I jeszcze chyba tam coś było. Aha, czyli w ten sposób te kwiaty się budzą, dobra. Na razie jednak ruszajmy dalej. Tutaj też coś mamy. Czy tam jest w środku konfetti? Chyba nie. No dobra, coś mi się wydaje, że za chwilę te pudłaki na nas gdzieś wyskoczą. Ziemia nie będzie tańczyć do naszego rytmu. Bez muzyki kantyczkowa impreza będzie zniszczona. Wow. To bęben. Ustaw posłańca na bębnie, a potem wciśnij i zwolnij przycisk panelu dotykowego, aby wystrzelić posłańca w powietrze. Aha. Fajna sprawa. No proszę. Tylko czekajcie, najpierw jeszcze stąd zabiorę sekreciki, kolejne konfetti. Być może musimy tutaj właśnie zagrać na tym bębnie. I też kolejny patent wykorzystujący panel dotykowy. Żeby zagrać na tym bębnie, żeby go uderzyć, trzeba właśnie wcisnąć panel dotykowy. A właśnie. I od razu włączyła się muzyczka. Czyli tak skaczemy. Nie skaczemy normalnie X-em, jak w większości gier, tylko wciskając panel dotykowy na tych bębnach. Świetna sprawa. Myślę, że tych pomysłów będzie tutaj więcej. Ja zawsze sobie cenię gry, w których właśnie jakieś innowacyjne, mniej lub bardziej pomysły są wprowadzane. Tutaj muszę, kurde, uważać, bo widzę, że to mnie zabija. Muszę tutaj przeskakiwać wtedy, kiedy jest droga odblokowana. Byle tak dalej, posłańcze. Dorwij te pudłaki. No, będziemy się starali. Wow, widzę, że to aż tak się zaplata. Dobra. To już będę wiedział. Ale gra tutaj nas nie karze jakoś chyba bardzo za te zgony. To znaczy, jak faktycznie zginiemy, jak zostaniemy trafieni, no to wtedy po prostu odczytuje nam się ostatni punkt kontrolny i tyle. Mamy kolejny prezent, właściwie pierwszy tutaj na tym etapie, w tym rozdziale. I tym razem będziemy mieli cztery do podniesienia. Okej. Idźmy dalej. Też mi się bardzo podoba muzyczka w tej grze. Jest taka bardzo skoczna. O!
Najpierw te wredne pudłaki ukradły mi koronę, a potem pozbawiły mnie kolorów. Na szczęście aparat może temu zaradzić i przywrócić kolory. Tak, czyli dobrze. Czyli jednak w pierwszym etapie nie mogłem tego jeszcze zrobić. Dopiero jak zdobyłem aparat. Teraz mi się przypomniało, że faktycznie aparat mógł to robić. Zrób mi zdjęcie, a przekonasz się. Istota może wybrać tło. Czyli tak, wciśnij panel przy... Znaczy wciśnij przycisk panelu dotykowego, aby zmienić tło. I tutaj zmieniamy. To słońce jest ok. I co, jak teraz zmieniłem, to co dalej? Aparat trójkąt. Dobra. Aha, i tutaj jeszcze kupujemy jakieś filtry. Tu jest brak filtra, ale mamy czarno-biały, sepia, negatyw, negatyw kolorowy, filtr ocieplający, ochładzający, filtr vintage, filtr wysokiego kontrastu, wysokiej jasności, filtr Manila, filtr Dziki Zachód, filtr Magazine, filtr Exposure i filtr Chroma. Powiem wam, że ten Dziki Zachód będzie idealnie tutaj pasował, więc odblokujmy sobie to. Najpierw kupimy za 150 sztuk konfetti i teraz właśnie zrobimy zdjęcie. Proszę bardzo. I w tym momencie odblokowaliśmy właśnie tą znajdźkę. Udało się, moja wiewiórkowatość do mnie wróciła. Ale te okropne pudłaki z pewnością wciąż na potęgę kradną kolory. Jeżeli po drodze napotkasz inne białe obiekty, też zrób im zdjęcie. Czyli jednym słowem, nie mogłem za pierwszym razem ukończyć pierwszego poziomu na 100%, bo nie miałem jeszcze aparatu. Fajna rzecz, warto wiedzieć. Ale teraz właśnie jak będę spotykał takie białe obiekty, to będę wiedział, że muszę im zrobić zdjęcie. Mogę jeszcze pogadać o czymś? Pamiętaj, żeby robić zdjęcia białych przedmiotów swoim aparatem, aby przywrócić im kolor. Chcesz mi cyknąć jeszcze jedną fotkę? Nie, myślę, że teraz nie czujemy takiej potrzeby. Nie jest to konieczne tutaj. A tutaj jak zajdę, coś jest? Nie za bardzo. Skaczemy w takim razie dalej. Zbieramy tutaj kolejne konfety. Jeszcze po tej stronie. Jakie ukryte, kurczę, sprytnie. Dobra, już teraz chyba zebrałem. I co dalej? Kolejne pudłaki na naszej drodze. Możesz zahipnotyzować pudłaki za pomocą światła przewodniego. Możesz także czymś w nie rzucić. Podnieś coś za pomocą przycisku kwadrat, a następnie ponownie wciśnij kwadrat, aby rzucić. Możesz także podnosić i rzucać ogłuszonymi pudłakami. No okej. Jeszcze coś powie? Czy to jest to samo? Oto kantyczkowy puchar. Musisz umieścić w nim jabłko, aby kontynuować swoją podróż. Rozumiem. Być może tamta wiewiórka rzuci ci jabłko. Tylko, że najpierw musimy oczywiście jej pomóc. Więc trzeba będzie przepędzić te pudłaki. Spróbujmy. Czyli tak, mogę albo tutaj rzucić w nie. Proszę. Ale to jeszcze nie wszystko. Możemy je zahipnotyzować. W ten sposób. A teraz zabiorę jeszcze sobie... Aha, i zrzuciłem po prostu go, to mogę też go zrzucić zwyczajnie. Okej. Czyli gotowy, tak? Wiewiórka teraz powinna mi rzucić jabłko. Dokładnie. Wciśnij przycisk, aby zdobyć jabłko. Aha, w ten sposób. Kurde, świetna rzecz. Teraz w takim razie wrzucimy tutaj. I co? Odblokuje nam się przejście pewnie na górę. Dokładnie tak. Jeszcze tylko się upewnię, czy czegoś tutaj nie pominąłem, bo to mi wygląda podejrzanie. Mogę kolejne jabłka zdobywać, ale w tym momencie nie jest to konieczne. No to ruszamy dalej w takim razie. Wejdźmy tędy. O proszę, i mamy kolejny biały element. Czyli tutaj też zrobimy zdjęcie. Wyciągamy aparat. Poczekajcie. Też tutaj jakiś filtr możemy sobie oczywiście wypróbować. Kolor czarno-biały, sepia. Teraz nie pasuje nic takiego, szczerze mówiąc. Weźmy tak w górę bardziej. Zaliczy to? Chyba tak. Średnie to zdjęcie, prawdę powiedziawszy.
nie będziemy go zachowywać, usuniemy. Ale tak czy siak sekret zaliczony. Czyli właśnie ten obiekt do wycięcia. Skakujemy. Dobra. I teraz mogę jeszcze wyżej, tak? Aha, w ten sposób. Aha, i to aż podskakuje do góry, dobra. Tylko, że teraz muszę uważać, żeby nie zginąć. Właściwie tu już zginąłem. Bo troszkę mnie tutaj zmyliła ta kamera. Te rzeczy są gorsze od śmierci. Kto sprowadził na nas to nieszczęście? Czy to ty? Nie, tobie zawdzięczamy muzykę. No właśnie, nie zrzucajcie niczego tutaj na mnie przypadkiem. Aha, teraz mamy takie ruszające się platformy. Muszę w dobrym momencie przeskoczyć. Dobra. Dopiero wtedy jak się przechyli. Oho, kolejne pudłaki. Dobra. Możemy podnieść ogłuszonego pudłaka albo... spróbujemy ich zrzucić znowu. Aha, tylko że teraz nie mogę, czekajcie. Nie mogę teraz go zabrać. Na razie... aha, z tej strony, dobra. Nie potrzebujemy pomocy w takim razie. Musiałem nie dość, że właśnie ruszać padem, żeby świecić tym światłem, to jeszcze musiałem jednocześnie prawą gałką analogową ruszać się kamerą, żeby właśnie ich zrzucić. A teraz tak, tutaj znowu jabłko muszę wyrzucić. Zabierzemy jabłko stąd. Aha, tak to zrobimy, czekajcie. I proszę, wyleciało do nas. Sprytnie, naprawdę sprytnie. Teraz tutaj. Naprawdę, nie myślałem, że ta gra będzie mi dawała aż tyle radości. W Tearaway już grałem na PS Vita, ale też miałem tylko okazję dość krótko pograć w Tearaway na PlayStation Vita, to też żeby tak wam uściślić. No a tutaj zamierzam sobie grę przejść w całości. A Tearaway na PlayStation Vita nie ukończyłem w całości tylko dlatego, że nie grałem w tą pierwszą część na swojej konsoli, tylko u znajomego, który też miał tą konsolę. I właśnie już ten kontakt bardzo przyjemnie zapamiętałem, a muszę też nadrobić, myślę, zaległości z tą wersją na PlayStation Vita. Bo jest to też, myślę, jeden z takich ciekawszych ekskluzywów na tą konsolkę przenośną. I też żałowałem jednocześnie zawsze, że nie mogłem wam go pokazać. Dlatego, że mam to urządzenie PlayStation TV, które pozwala na odpalanie na telewizorze niektórych gier z PlayStation Vita, więc jednocześnie na nagrywanie ich, ale niestety PlayStation TV nie jest kompatybilne z Tearaway. Więc teraz, żeby zagrać na telewizorze w tą grę, no to Tearaway Unfolded jest idealną ku temu sposobnością, naprawdę. A tutaj co mamy? Trzeba będzie to chyba zapalić. No proszę. Dzięki temu rzuciliśmy jabłko. Zerknę tylko tutaj jeszcze. To mi czegoś nie da? Chyba nie, aczkolwiek tutaj coś się jeszcze kryje. Nie, to jest powrót tutaj, gdzie byłem. No dobra, w takim razie lecimy dalej. Żeby tylko nie spaść. Usuńmy stąd coś. To przeszkodę. Aha, i mogę wejść jeszcze wyżej, a po tej stronie nie za bardzo? Chyba nie. Tam jest po prostu kolejna chyba platforma. Nie, tam znowu muszę wrzucić jabłko. To za chwilę spróbujemy. Najpierw tutaj świecimy, teraz tutaj. Aha, i w ten sposób, dobra. Już rozumiem. I teraz ja muszę wrzucić tu. To niejednokrotnie trzeba będzie pomyśleć, żeby wykonać te kolejne zagadki. Na razie zaczynamy od bardzo prostych, później może być coraz trudniej oczywiście. Uwaga tutaj znowu, poczekamy aż się odwróci, teraz skaczemy. Znowu skaczemy. I jeszcze raz. Dobra, znowu pudłaki. Właściwie to jeden. I teraz gdzie ja go wyrzucę? Aha! Muszę go, kurczę, podpuścić pod tą roślinkę. Żeby ona tego pudłaka wszamała sobie.
Zaraz to zobaczymy. A patrzcie, teraz są... jest ich więcej. Widzicie? Złapane pudłaki w roślinkę. Tu kolejny i dzięki temu możemy przejść dopiero dalej. Dobra, chyba nic oprócz tego. To mi wygląda podejrzanie, ale tam nie wskoczę na razie. Idziemy tutaj. Dobra, to jakbym tak wsunął, to nic szczególnego mi tak czy siak nie da. Chociaż nie, jest przejście. Okej, okay, i gra zdaje się zapisała chyba, co? Proszę, jak to się fajnie wszystko rozwija. Właśnie niesamowite jest to uczucie, kiedy tak widzimy, jak wszystko się rozwija, jakby było zrobione z papieru. Ale dobra, skoro mamy faktycznie grę zapisaną, to powiem wam, że zakończymy sobie w takim razie odcinek w tym momencie i będziemy kontynuować oczywiście w następnym. Naprawdę, gra z każdą chwilą mi się coraz bardziej podoba i myślę, że z przyjemnością spędzę tutaj kolejne godziny zabawy. Mam nadzieję, że wy również będziecie się dobrze bawić, oglądając tę moją serię. No a oczywiście możecie również sami sobie grę zakupić. Przypominam, że ona jest dostępna tylko na PlayStation 4, bo też się pojawiały o to pytania, mimo że ja o tym mówiłem na początku filmu. Też pamiętajcie, że ja zawsze w opisie swoich serii zawsze podaję, na jakie platformy dana gra się ukazała i tam też napisałem, że gra jest dostępna tylko na PlayStation 4. No i oficjalną swoją premierę ma 9 września, czyli musimy jeszcze do środy poczekać na ukazanie się gry na półkach sklepowych. Ja się tymczasem z wami żegnam i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!